Witamy serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu Hutnik Janina Libiąż. W konferencji bierze udział pan trener Marcin Spuba, trener drużyny gości, oraz Andrzej Paszkiewicz, trener drużyny Hutnika. No, panie trenerze, serdeczne gratulacje za zwycięstwo. Tutaj przed meczem rozmawialiśmy, że już pan dwa lata temu postawił bardzo trudne warunki Hutnikowi, wtedy udało się odrobić. No teraz nareszcie jest ważne dla drużyny zwycięstwo. Gdyby pan zechciał podsumować to spotkanie, to bardzo no proszę. Tak jak pan powiedział, dwa lata temu ustawiłem z inną drużyną, Alverni. Akurat wtedy dwukrotnie prowadziliśmy w meczu, no niestety zaszliśmy pokonanie, ale to już jest historia. Żyjemy dniem teraźniejszym, no jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskanego wyniku na bardzo trudnym terenie, na suchych stawach, dlatego że no nie ma co ukrywać, no Hutnik był faworytem przed tym spotkaniem, my liczyliśmy się z tym, pokazywała to, tak jak już mówiłem wcześniej, i miejsce w tabeli, zdobyć punktowa, która jest z tym związana. Natomiast no my musimy w każdym meczu walczyć, my już nie kalkulujemy o remisach na wyjeździe, zwycięstwach u siebie, my gramy już w każdym meczu o 3 punkty, staramy się zdobywać i uciekać z dolnej części tabeli. Ja chciałem tu pogratulować trenerowi drużyny przeciwnej, dlatego że Hutnik naprawdę rozegrał bardzo dobre spotkanie i tam jeżeli chodzi o utrzymywanie się przy piłce, o atakowaniu, no drużyna była od nas lepsza, no tak trzeba powiedzieć. No, natomiast my strzeliśmy 2 bramki, no z takim troszkę nastawieniem przyjechaliśmy, że będziemy próbować bronić, będziemy próbować kontrować, bo mamy ku temu zawodników szybkich na bokach, szybkiego Rupę z przodu. No i tak nam to wyszło, że wygraliśmy ten mecz 2-0. Dziękuję. Dziękuję. Andrzej, no, duży napełnienie dosyt i chodzi o wyniki, też troszkę o postawę chyba drużyny. Niedosyt to jest tak lekko powiedziane. No, to była kompromitacja i katastrofa, to co my dzisiaj pokazaliśmy. Także oczywiście biorę za to pełną odpowiedzialność, ale dzisiaj nie byliśmy sobą i ja nie poznawałem dzisiaj swojego zespołu. Nie ma co się tu nad tym rozwodzić, bo tak jak mówię, to jest styl, w jakim dzisiaj zespół się zaprezentował, to wołał o pomstę do nieba i ja tylko mogę przeprosić kibiców, że musieli oglądać te nasze wyczyny i komedie pomyłek, bo tak to można nazwać. I tyle, dziękuję. Czy są jakieś pytania? Ja myślę, że jedno z takich pytań, które się nasuwa, to dlaczego Gamrot strzelał karnego, a nie ktoś inny? Znaczy to ze względów osobistych, ale to myślę, że nie jestem osobą, która powinna o takich rzeczach mówić. Tak zadecydował zespół akurat w danym momencie i zostawmy to w ten sposób. Ja mam takie pytanie do trenera gości. O co chodziło z tym zawodnikiem, który przyszedł przedostatni chyba? Jeśli chodzi o reakcję kibiców. Proszę panów, no tak wygląda, że nie jest popularny w Libiążu. Nie oświęcił, bo ja nie znam jego historii. Nie, do nas przyszedł LKS Czaniec. Powiem szczerze, tak, byłem załamany, zdruzgotany, natomiast ja myślę, że na Grzegorza podziałało to mobilizująco i ja bezwzględnie postaram się porozmawiać z szefem naszego klubu kibica, co ma taki powód i tak dalej, bo naprawdę na dzień dzisiejszy jest mi trudno powiedzieć, bo Grzegorz na tą chwilę no, nie grał w ostatnich meczach, grał w pierwszych 3, jego zaangażowanie nawet gdyby było nie stuprocentowe, to na pewno zachowanie naszych kibiców, jeszcze zwłaszcza na wyjeździe, to też mija się troszeczkę z celem. Dlatego postawiłem sobie za cel, że na pewno tam postaram się z kimś porozmawiać. Dobra. To dziękujemy. Ja przypominam, że Hutnik najbliższy mecz u siebie zagra 25 maja na suchych stawach. Przeciwnikiem będzie Wierna Małogoszcz, a więc nasz bezpośredni rywal w takiej walce o to piąte miejsce. A też w imieniu nowego Hutnika chcę serdecznie zaprosić wszystkich kibiców, łącznie z naszymi mamami, żeby się wszyscy pojawili na meczu. Mamy zapraszamy bezpłatnie na spotkanie, a jako zarząd przygotowaliśmy dla każdej mamy drobny upominek przy wejściu. Także serdecznie zapraszamy 25 maja na mecz z Wierną Małogoszcz. Dziękuję serdecznie i jeszcze raz gratuluję pan trenerowi. Dziękuję.